Tak miało wyglądać Ninjago. Mianowicie, na samym początku, gdy stworzono sezon pilotażowy Ninjago, twórcy mieli już przygotowany scenariusz na sezon pierwszy. No bo logicznym jest, że nie mieli stworzonego prologu do czegoś, czego jeszcze nie wymyślili. To nie ma sensu. Tak więc, gdy powstało Ninjago, w planie był sezon pilotażowy oraz sezon pierwszy Rok Węży. Następnie, gdy ogłoszono wydanie sezonu pierwszego, twórcy zabrali się za dokładne projektowanie drugiego. Jednak ogólny zarys fabuły był już od samego początku jasny. Ninjago to miał być krótki serial dwusezonowy, którego finałem byłaby ostateczna bitwa. To bardzo dobrze widać zresztą w serialu, bo przez cały czas jest w sezonie pierwszym budowany hype na ostateczną bitwę między Garmadonem, głównym antagonistą od samego początku serialu, a Zielonym Ninja, gdzie hype na to, kto nim będzie, też był bardzo budowany. Wszyscy czekali po prostu na ostateczną bitwę. Tak więc serial Ninjago na początku miał tak wyglądać. Sezon pilotażowy, Garmadon odchodzi, w międzyczasie mamy sezon, podczas którego przywiązujemy się do ninja, tworzy się cały świat Ninjago, ujawnia się, kto ostatecznie ma pokonać Garmadona jako Zielony Ninja i ogółem sezon Rok Węży służy zbudowaniu świata Ninjago i pozyskania fanów serii. Sezon ten jednak przyjmuje się bardzo dobrze, wręcz wybitnie, Ninjago staje się kultową bajką. Kto nie zna w dzisiejszych czasach przynajmniej w Polsce Lego Ninjago? Śmiem twierdzić, że niewiele osób. Bardzo wielu ludzi chociaż coś tam słyszało i kiedyś widziało. Tak więc Ninjago staje się kultową bajką dla dzieci, co przerasta najśmielsze oczekiwania twórców. Hype na finał serii jest ogromny. Dlatego też zainteresowanie drugim sezonem jest już od samego początku dużo większe niż zainteresowanie pierwszym sezonem na początku tego właśnie sezonu. Gdy sezon dobiega końca, Ninjago planowo ma się skończyć, jednak twórcy, widząc ogromny sukces tej serii, który przebijał oglądalnością inne seriale Lego, podejmują decyzję o reaktywacji bajki. Powstaje sezon trzeci, reaktywacja właśnie, i potem losy ninja toczą się dalej. Jednak na początku miały być tylko te dwa sezony i kilka odcinków pilotażowych. Gdyby oglądalność i zainteresowanie Ninjago byłyby nieco niższe, dziś niewiele z nas pamiętałoby, a nawet znało tę bajkę. Nawet zapewne nie istniałby ten kanał. Na to, że tak miało wyglądać Ninjago, jest też duży dowód w postaci przerwy fabularnej, braku ciągłości fabuły między drugim a trzecim sezonem. Między pilotażowym a pierwszym jest pewna ciągłość, między pierwszym a drugim także, między trzecim a czwartym też, między czwartym a piątym też i tak dalej, potem jest tylko wyjątek przy między szóstym a siódmym i siódmym a ósmym sezonem, ale potem znów ciągłość. Zerową ciągłość mamy między drugim a trzecim sezonem, gdzie w drugim mamy szczęśliwe zakończenie z ninja, a na początku trzeciego przykładowo żadnych ninja nie ma. Są oni nauczycielami i minęło dość sporo czasu od wydarzeń z drugiego sezonu. Każdy, kto oglądał Ninjago, się ze mną zgodzi. Podsumowując, my możemy się cieszyć na szczęście z co nowszych odcinków Lego Ninjago, choć są i tacy, którzy woleliby, aby już po drugim sezonie ta seria się skończyła, bo nowe sezony to według nich kompromitacja i obniżanie poziomu niegdyś wspaniałej bajki. A co wy myślicie w tej kwestii? Czy jesteście jednym z tych sceptyków? A może bardzo lubicie nowe sezony? A może wam po prostu nie przeszkadzają i są tak samo fajne jak te stare? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, ja tam wszystko czytam, przy jakichś komentarzach do dyskusji to zawsze podyskutuję, poczytam. Możecie dać łapkę w górę, jak film wam się spodobał i dać suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!